że jesteśmy na Wielkiej Gali Przedsiębiorców Klubu Integracji Europejskiej, a wiem, iż w dniu dzisiejszym Twoja fundacja jest partnerem danego wydarzenia. Powiedz dlaczego? Dlatego, że od lat współpracujemy z Klubem Integracji Europejskiej. Fundacja jest członkiem Klubu Integracji Europejskiej, a z panią prezes Barbarą Jończyk znamy się od 2007 roku. I od 2007 roku już się datuje nasza współpraca, czyli Fundacji z Klubem Integracji Europejskiej. Nie mogę nie zapytać, za chwileczkę będzie loteria. Co to jest za loteria? Będą cenne nagrody. Tutaj postarała się o to pani Barbara. Dodatkowe prezenty, niespodzianki będą dla zwycięzców. Dodatkowo myślę, że warto wziąć udział w tym wydarzeniu, w tej loterii, chociażby dlatego, że posłuży to dzieciom onkologicznym z całej Polski. My tak naprawdę w tym roku wydaliśmy na zakup sprzętu medycznego prawie ćwierć miliona, czy ponad ćwierć miliona. W zeszłym roku było to 330 tysięcy. I tak co roku, jeżeli tylko uda nam się zgromadzić jakieś środki, zamieniamy je po prostu na sprzęt onkologiczny. Nie mogę Ciebie nie zapytać, jak Tobie uda się tyle czasu znaleźć na działalność danej fundacji, iż jednak jesteśmy fundacją dość aktywną, dość mocno reklamujecie się i pozyskujecie naprawdę spore fundusze dla potrzebujących dzieci. To jest tak, ja jestem po prostu człowiekiem czynu, ja nie mogę usiedzieć w miejscu. Co prawda moja partnerka już ma tego serdecznie dosyć, mówi, że już jest po prostu zmęczona, więc dzisiaj też będę musiał uciekać, bo po prostu te ostatnie wydarzenia, zeszły tydzień spędziliśmy z naszą młodzieżą na Słowacji, w tym roku, w tym tygodniu jesteśmy już na drugiej imprezie, wczoraj w Łodzi, dzisiaj tutaj w Sobieniach. To wynika z mojej energii, a jeśli chodzi o pieniądze, nigdy nie jest za wiele tych pieniędzy, bo potrzeb jest bardzo dużo. Bo one nie idą jakby na utrzymanie fundacji, bo z tym sobie jakoś radzimy, ale organizujemy duże eventy, czego wy jesteście również świadkami. Powiedz, czy właśnie bycie, jeżeli chodzi o ciebie, bycie filantropem, to u ciebie wywodzi się z pasji twojej, z twojej misji życiowej, skąd właśnie, jeżeli chodzi o tą działalność charytatywną? To jest jednak związane z moją osobistą tragedią i ze śmiercią mojego syna, który zmarł w wyniku choroby nowotworowej 18 lat temu i jakby poprzysiągłem sobie, że muszę tym dzieciom pomagać, bo one potrzebują. I to nawet nie chodzi o zakup sprzętu, ale myślę, że te dzieci potrzebują energii, uśmiechu, radości. Zaczynaliśmy co prawda w czasach, kiedy jedyną rozrywką na oddziale onkologicznym był tylko telewizor. Dziś są to komputery, laptopy, smartfony, ale nadal kontakt z żywym człowiekiem, atrakcje, jakie szykujemy, przygotowujemy dla naszych podopiecznych, naprawdę podobają się nie tylko w Polsce, nie tylko tutaj naszym dzieciom z polskich ośrodków onkologicznych, ale również chętnie przyjeżdżają do nas dzieci onkologiczne z bratnich, sąsiednich krajów, Litwa, Ukraina, Ukraina, Słowacja, Węgry, Rumunia, Turcja nawet też nie jest naszym sąsiadem i jest dosyć egzotycznym państwem, ale chwaliła sobie ostatnią Onkoligę jako wydarzenie, na które warto przyjeżdżać. A was już mogę zaprosić w przyszłym roku na Igrzyska Spełnionych Marzeń, które będą jeszcze w większej obsadzie międzynarodowej, jeśli chodzi o zawodników, niż w tym roku.